malarz, rzeźbiarz, architekt, zwany skalemularzem. Dorabiał się znaczenia i zasobności w wiekach średnich, oparty o cech wśród innych mieszczan. Utalentowanego Polaka za granicą raczej ceniono niż w kraju. Wszędzie zastępowali obcy, Włosi lub Niemcy. Ich sprowadzano, co było nieskończenie łatwiej i wygodniej, niż starać się, by w kraju coś podobnego powstało. Oznaczało, ją nazywano wielką. Wystawiona na najsilniejszy kontakt z Niemcami, przewyższała kulturą inne dzielnice i dlatego jej przysądzono wytworzenie polskiego języka literackiego. Tym bardziej, że nie znała mazurzenia, cechy wybitnej wszystkich innych dzielnic, a obcej językowi kulturalnemu. Poznań bogaty zszedł na ruinę, ale chłop wielkopolski oblicz ludzkiego ani on, ani wieś jego nie stracili. Mimo silnej kolonizacji niemieckiej prowadzonej przez panów i duchowieństwo, magistrat poznański Bambrów w swoich 6 wsiach osadził roku
kamieniami, oblawszy smołą i zapaliwszy, pod szubienicą daru z każdego po trzy pasy, żywcem ćwiartował, głowy na pale wbijał i ćwierci porozwieszał. A gardzenie własnym po przyjeździe z zagranicy. Ale do stroju cudzoziemskiego nawykano i w domu. Haniebnym drogom odpowiadały godnie haniebne zajazdy. To jest karczmy. Już od XVII wieku wyłącznie w rękach żydowskich. Wielbłądy napływały do Polski po wyprawie wiedeńskiej z murzynami i potoccy, i czartoryscy sprowadzali coraz nowe, ale zwierzęta w zimie nudziły się i ginęły. Thank you.
narodowi wiarą i ustrojem, wyróżniał się Polak ogładą od po bizantyńsku kostniejącego Rusina, żywością od ciężkiego i upartego Litwina, ruchliwością, zapalnością, marzycielstwem od powolnego, a metodycznego Niemca. Puszczał przez drogi mimo uszu, nieprzedsiębiorczy. Dał sobie wydrzeć udział w opanowaniu morza, chociaż posiadł wybrzeże morskie, a dał Tatarom przewozić na Podolu i Ukrainie, czego by Moskwa, choć tępa, nie zniosła. Sam się nad przeciętną cechowość z jej majstersztukami nie wznosił. W jedynej muzyce tworzył samoistne, chociaż i tutaj doskonałości przed XIX wieku nie dopiął. Podobnie było w nauce i literaturze. Po Wawrzyny nie sięgał, talentu nie pielęgnował, z małymi wyjątkami.